Witajcie ponownie w posiadłości Spencera. Znaczy, jeszcze nie, no, jeszcze jesteśmy w menu, więc spokojnie, ale już za chwilę, już za moment. W każdym razie wracamy do Resident Evil Remake. Jak zwykle wczytuję grę. I po raz kolejny wchodzimy do świata survival horroru. Fear can't kill you, but... No właśnie. W ostatnim odcinku kazałem się wam zastanowić, do czego można byłoby użyć imitacji klucza. Jestem ciekaw, macie jakiś pomysł, czy nie? Tak czy inaczej... Jezus Maria, czy... Ja w ogóle nie mam amunicji, ja w ogóle nie mam żadnych leczał, nie mam nic i naprawdę nie wygląda to dobrze. Muszę się dobrze zastanowić, co ja chcę robić, ale na pewno wiem, co chcę zrobić z tym kluczem, nie kluczem. Zobaczymy, czy byliście w stanie odgadnąć, co należy z nim zrobić. Nie jest to specjalnie trudna zagadka. Oh my god. Tu nadal leży zombie i jego trzeba będzie spalić, inaczej on wstanie. There's nothing but cleaning products inside. Ja potrzebuję amunicji, a nie środków do czyszczenia. Może za tymi drzwiami? It's locked. It's an old fashioned lock. Oh, lock. That's rather simple than mechanism. To moglibyśmy otworzyć. To mi się podoba. A czy te drzwi mogę otworzyć? It's locked. An emblem of armor is carved into the lock. Póki co, niestety nie. Pójdę w takim razie w inną stronę. W stronę, która mnie obecnie interesuje. Na górę po schodach. I czy ja dobrze pamiętam, że tutaj są... Tak, tu ich też trzeba będzie spalić, więc to jest dosyć priorytet. Ale najpierw postanowiłem przejść sobie... Muszę... Te drzwi... It's locked. An emblem of helmet. Dobrze. Te drzwi mnie będą interesować. Tu jest jedno zioło do zgarnięcia i... I dalej muszę iść gdzie indziej. Mianowicie ziółko jest... Tutaj. A dalej... Idę już tam. Nie! No tak, to już ten czas. To już jest ten czas. Oj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ponieważ zombie niezabite już zaczynają wstawać, czyli to już jest ten czas. A tutaj potrzebny będzie mi imitacja klucza. Myślę, że nie była to trudna zagadka do odgadnięcia. Nie rozumiecie, że wystarczy teraz, że niczym Indiana Jones podmienię sobie to, co mnie interesowało z tym, co mnie nie interesuje. Tadam! W ten sposób... Zjadłem ciastko i mam ciastko. I przede wszystkim nie zginąłem. To jest wyjątkowo dobra informacja. It's locked. An emblem of a helmet is carved into the lock. No dobrze, w takim razie teraz pozostaje mi wrócić na dół. Znowu zdobytym kluczem. Muszę się... czy w tym korytarzu są jakieś drzwi? Nie, są tylko tamte na końcu. Taki jest problem z tymi zombie, które wstaną po raz drugi, że one są o wiele szybsze i bardziej, Tak, są jeszcze bardziej śmiercionośne niż te zwykłe zombie. Są szybsze, są silniejsze, są bardziej wytrzymałe, więc to wcale nie jest przyjazne spotkanie z nimi nigdy, więc będę musiał naprawdę się spieszyć z tego korytarza i wyjść jak najszybciej. Nie te drzwi! Jezus Maria! Nie! Nie! Proszę! Fuck! O nie! O nie! Nie!
Fuck! Nie! Dlaczego mi to robicie? Dlaczego mi to robicie? Proszę! Nie, mam 14 naboi w tym! Myśl. Nie mogę go teraz zabić, bo nie mam pojęcia. Oh my god! Nie mogę zabijać każdego zombie, którego spotkam na drodze, bo 14 naboi to jest dokładnie tyle, żeby zabić może jednego zombie i jak się przyfarci, to dwa. Jak się przyfarci. Nie mogę liczyć na farta. Nie mogę wbijać w kogoś ołowiu i później stwierdzić, ups, nie udało się. Dobra, muszę pomyśleć. Wiem. Ten old key, tam na pewno coś muszę znaleźć. Mam na pewno, w sumie mam nadzieję. Zostawię te klucze na razie, bo one nie będą mi potrzebne. Chcę mieć miejsce w ekwipunku, bo tam na pewno znajdę jakieś ciekawe rzeczy, które będą mi przydatne. I chcę je stamtąd zabrać. Mam nadzieję, że ten zombie nie blokował się gdzieś tutaj na dole. Chyba jest na górze. No dobrze. To mogę go spokojnie wyminąć. I zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. You might be able to unlock it using an old key. Use the old key? Oh yes. You use the old key. No i zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Jezus, oby to coś było. Błagam. Jest, coś leży. Oh, flash grenade. Granat się przyda. Granat jest drugim rodzajem broni defensywnej, którą mogę użyć, jeśli coś spróbuje mnie ugryźć. No jest trochę bardziej skuteczny niż sztylet. Chociaż nie, że tak powiem, sam w sobie. A co my tu mamy? Shotgun. To mi się podoba. Co prawda jest zepsuty. Will you take the broken shotgun? No i znowu. Po cholerę mi zepsuty shotgun. Krzysztof już będzie wiedział, co z nim zrobić. Ja wiem, co z nim... Oh yes, to jest paliwo. O, tego mi brakowało. Świetnie, będę mógł tutaj wrócić. O, i nawet tuż do maszyny do pisania, więc będę mógł zasejwować kolejne 3 razy. Już się trochę bałem, bo miałem ostatni ten ink ribbon i to nie wyglądało specjalnie dobrze, ale okej, dobra. Jedyne, czego by mi jeszcze brakowało, proszę. Czy tu nie ma żadnej amunicji gdzieś? Nic? Tylko ten zasrany granat? Okej, that's... Just some old furniture. Nic z tego. Nic tu nie ma. To nie jest dobra informacja. To nie jest w żaden sposób dobra informacja dla mnie, że ja nie mam żadnej amunicji. Tak czy inaczej trzeba spalić ciało. Ja chcę zobaczyć, gdzie ten zombie sobie tutaj drepcze. Żebym ja znał jego lokalizację. On jest tutaj, prawda? Nie! Shit! Okej. Caution. Dlaczego dałem się tak złapać? Przecież to było do przewidzenia, że on będzie za tym rogiem. Czy powinienem tego zombie zabić i żeby on też padł na tą kubkę z tymi 3 zombie? Nie, znaczy 2 zombie. Tak, muszę tak zrobić, bo inaczej będę musiał zmarnować kolejną tą dawkę paliwa. Muszę myśleć o takich rzeczach. Nie mogę tak sobie po prostu bezmyślnie używać wszystkiego, co mi się tylko podoba. Dobrze, na tę wycieczkę wezmę ze sobą nóż, chociaż na chwilę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw muszę udać się do tamtego pomieszczenia z powrotem i nabrać... No, jak to się mówi? Paliwa do swojej pierwszówki. To będzie dosyć ważny aspekt całego planu, bo inaczej nie spalę tych ciał, nie mając paliwa. There's still plenty of kerosene left. Refill your fuel canteen? Yes. Refill your fuel canteen with kerosene. No dobrze.
to mi się przyda, to będzie konieczne. I tak, zdecydowałem, że tego zombie należy utłuc, bo on za bardzo mi jednak przeszkadza tutaj w tym miejscu. Widzę jego cień, nie powinienem tego widzieć, ale... Okej, wyminąć. Nie wyminę. Fuck. Może, jeśli zwabię go na dół... W sumie to jest też pomysł, żeby zwabić go na dół i spróbować zabić go tutaj, ale to chyba będzie za trudne. Będę musiał go wyminąć jakoś tutaj, bo w tym korytarzu jest o wiele, wiele szerzej. Zwabię go tutaj za ten filar. I teraz jest czas, żeby wyminąć. Teraz pobiegnie za mną. Pójdzie ze mną po schodach. No, chodź. Chodź, czekam na ciebie. Idziesz? Idziesz. Dobra. Teraz idę w tą stronę. I on musi zginąć dokładnie na tej kupce zombie. Dokładnie tutaj. No dobra, chodź tu. Teraz możesz zginąć. Okej, nóż. Tak. Zginął. Jest, udało mi się. Jest, dobrze, okej. Prawda, że zginął? Jeszcze raz się upewnię. Zginął. Nie, dobrze, jest okej. Jak to? It's not necessary. It's very necessary, Krzysztof. It's very fucking necessary, żeby tego użyć w tym momencie. Teraz zwiewaj stąd. Jest! Trzy ciała za jednym zamachem. To jest... To są rzeczy, które powinienem robić. I te zombie nie będą mi tam zagrażać. To jest informacja dobra. Dobrze, okej. Okay. Coś nam wreszcie w życiu wyszło. Czyli ten korytarz od dzisiaj będzie bezpieczny. Dopóki nie właduje się tu jakiś kolejny zombie. Co jednak jest bardziej martwiące, to że mam tylko 8 nabojów w swoim pistolecie. I nic poza tym. Więc zaczyna się robić na tyle gorąco, że... Tymi 8 nabojami powinienem być w stanie zabić jednego zombie. Jednego jedynego zombie, który będzie stał mi... Na drodze. Use the mansion key. No właśnie, mansion key. To jest, moi drodzy, nie combine, tylko fuck! Tylko egzamin. Dopiero jak Krzysztof sobie spojrzy, to z mansion key zrobi nam się there's an engraving of armor. I nagle Krzysztof dowie się, że to jest armor key, a nie żaden mansion key. Tak czy inaczej, przechodzimy dalej do kolejnego korytarza i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nie chcę żadnych zombie. Jest granat, to na pewno mi się przyda. Na razie jest cicho, nie słyszę, żeby cokolwiek tutaj chodziło. Co prawda coś nawala w szybę, więc to mnie niespecjalnie... cieszy. No dobrze. Tu jest ten tygrys, prawda? Przynajmniej tygrys był w oryginale, ale co będzie tutaj? Remake parę razy potrafił mnie zaskoczyć. Tak, to jest tygrys. There is an inscription here. A tiger glowing with blue and yellow light. Mhm. Czyli tu będę potrzebował przyjść z tym klejnocikiem, który spadł z drugiego piętra i wypadł z tej rzeźby. To jest mój jeden z ulubionych pokojów. Z moim prawdopodobnie ulubionym dokumentem opisującym proces infekcji w całej grze. The shelf is full of high proof liquor. Oh my god, przestraszyłem się. Yes, tu jest amunicja. Oh yes. Tego właśnie szukałem. Clothes and various bits of junk are scattered everywhere. Jak ja się cieszę, że tutaj... Yes, the door is stuck in something and won't budge. Jak ja się cieszę, że...
No tak. Ta szafa nie jest opustoszała, o czym już powinniście wiedzieć. Keeper's Diary. Nie ma lepszego dokumentu. May 9, 1998. Played poker tonight with Scott and Elias from security and Steve from research. Steve was the big winner, but I think he was cheating. Scumbag. One of the higher-ups assigned me to take care of a new creature. It looks like a skinned gorilla. Feeding instructions were to give it live animals. When I threw in a pig, the creature seemed to play with it, tearing off the pig's legs and pulling out the guts before it actually started eating. May 11th, 1998. At around 5 a.m., Scott woke me up. Scared the shit out of me, too. He was wearing a protective suit. He handed me another one and told me to put it on. Said there'd been an accident in the basement lab. I just knew something like this would happen. Those bastards in research never sleep, even on holiday. May 12th, 1998. I've been wearing the damn space suit since yesterday. My skin's getting grimy and feels itchy all over. The goddamn dogs have been looking at me funny, so I decided not to feed them today. Screw 'em. May 13th, 1998. Went to the infirmary because my back is all swollen and feels itchy. They put a big bandage on it and told me I didn't need to wear the suit anymore. All I want to do is sleep. May 14th, 1998. Found another big blister on my foot this morning. I ended up dragging my foot all the way to the dog's pen. They were quiet all day, which is weird. Then I realized some of them had escaped. Maybe this is their way of getting back at me for not feeding them the last 3 days. If anybody finds out, I'll have my head handed to me. May 16th, 1998. Rumors going around that a researcher who tried to escape the estate last night was shot. My entire body feels hot and itchy, and I'm sweating all the time now. I scratched the swelling on my arm, and a piece of rotten flesh just dropped off. What the hell is happening to me? May 19, 1998. Fever gone, but itchy. Today hungry, and eat doggy food. May 21st, 1998. Itchy, itchy. Scott came, ugly face, so killed him. Tasty. 4. Itchy. Tasty. A teraz przyszła pora na sprawdzenie, co jest w szafie. Well, kto by pomyślał? Shit. Szybko, trzeba ich jakieś... Old key, to jest ważne. Old key, to jest ważne. Oh my god. Nie wiem, czy ich wyminę, ale postaram się. Ej, udało się. Tyle amunicji zaoszczędzonej. Oh, yes. Okej, okay. Wydaje mi się, że... You unlocked it. Oh, yes. To mi się też podoba. Wydaje mi się, że pójdę do jadalni i ominę tego gościa, bo nie chcę go na razie zabijać, dopóki nie muszę. Bo jeśli nawet będę musiał go zabić, to może go po prostu zostawię w spokoju w jednym miejscu i nigdy nie będę chodził obok niego i wtedy on może nie wstanie. I chyba tak to właśnie działa. Trzeba myśleć dokładnie, kiedy zabijać, co zabijać, jak zabijać i w ogóle czy zabijać. Will you take the blue gemstone? No, of course I will. Wrócę się do pokoju z tygrysem. I stamtąd zamierzam wziąć coś, co będzie skrywał tygrys z tyłu. Nie wiem, co to będzie, ale mam nadzieję, że będzie to coś przydatnego. W sumie, czy ja kiedykolwiek znalazłem coś nieprzydatnego? Jeśli to są przedmioty do leczenia, są przydatne. Jeśli jest to broń, jest to bardzo przydatne. Jeśli jest to amunicja, jest to również bardzo przydatne. A jeśli są to klucze i wszelkie inne przedmioty do zagadek, również jest to bardzo przydatne. Zaraz. Nie tędy. Miałem pójść do tygrysa, zapomniałem.
Tygrys był tam. Nawet ja się czasami gubię. Mimo tego, że powinienem znać tę posiadłość na wylot, bo przechodząc przez nią tyle razy, mijając te wszystkie korytarze po... No, wiele razy, tak? Chociażby w jednej rozgrywce powinienem pamiętać rozkład pomieszczeń, chociaż w miarę, ale... No, słabą pamięć. There's an inscription here. A tiger glowing with blue and yellow light. Blue. Mamy blue light. Co mi dasz za niebieski? Amunicję do shotguna. Jak ja cię lubię, tygrysie. Will you take the shotgun shells? No. Wezmę. Co przypomina mi, że nadal mam jedynie zepsutego shotguna, a nie mam shotguna niezepsutego. Co podpowiada mi, gdzie chciałbym się udać w następnym odcinku. Bo myślę, że już dosyć się nabiegałem i dosyć zrobiłem w tym odcinku. I nie chciałbym pójść gdzieś dalej, nie sejwując i później, żeby się okazało, że ups, nie udało się, przegrałeś, musisz zrobić to wszystko jeszcze raz. Dlatego czas pójść do najbezpieczniejszego pokoju w całej grze, czyli do save roomu. Znaczy, jednego z najbezpieczniejszych pokojów w całej grze, czyli każdy inny save room. Ale akurat pójdziemy do tego. Delikatnie się przegrupuję. Przemyślę nad tym, co zrobiłem do tej pory ze swoim życiem. Zostawię, zdaje się... No właśnie, czy ja mam zabierać te klucze ze sobą później? Spójrzmy na mapę. Będę szedł tym korytarzem i tutaj są te jedne drzwi jedynie zamknięte i one są zamknięte, ale... na... nie wiem jaki klucz. To może je wezmę? A może ich nie wezmę? Wielka szkoda, że muszę nosić ze sobą dwa klucze, a nie tylko jeden, ale... Combine. Podejrzewam jednak, że... nie wiem co zrobię. Wezmę tylko... nie wezmę kluczy. Albo wezmę jeden. Podejrzewam, że tam będzie, jeśli już coś, to sword key. Nie, za... O Boże, ale mi się... Wiem, tam wcale nie jest żaden z tych kluczy, tylko tam jest mały klucz. Jestem tego prawie pewien. Akurat pamiętanie gry trochę mi tutaj pomoże. Czy amunicję za to wezmę ze sobą? Nie. Zaryzykuję i zostawię ją tutaj, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku. No dobra. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Na razie zaplanowałem sobie co dalej. Przemyślałem, co do tej pory zrobiłem. I czas zapisać to, co zrobiłem na maszynie do pisania, żeby... nie wiem, jak to działa w grach wideo, że co, że on zapisze, zrobiłem to i to. Jak jesteś też Krzysztofem i wyglądasz zupełnie jak ja i przeczytasz to, to kontynuuj moją przygodę. tak prawdopodobnie działają sejwy w tej grze. Ale nie ma co się czepiać, gry wideo. Na niektóre rzeczy trzeba po prostu przymknąć oko. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku.